Cześć, często pytacie mnie o spiralne zbrojenie wędek castingowych. Pytacie dlaczego, po co, z czym się to je. U mnie cała historia zaczęła się, no już w tej chwili 15 lat temu, kiedy zacząłem mówić na casting, zacząłem grzebać, czytać i postanowiłem dać jednemu z roadbuilderów wędkę do zbrojenia. Był to wtedy St. Croix Legend Tournament. Szukałem, czytałem, stwierdziliśmy wspólnie, że uzbroimy tą wędkę spiralnie. Była to chyba jedna z pierwszych, albo i pierwsza wędka zbrojona spiralnie w Polsce. I zderzyłem się z tym właśnie w castingu lekkim, gdzie chodziło o to, żeby jakby zminimalizować wagę przelotek. W ogóle w Stanach ten system zbrojenia wziął się z wędek morskich, gdzie następują ogromne przeciążenia, ogromne siły, które powodowały, że szczytówki tych wędek ukręcały się ze względu na chęć obrotu wędki w drugą stronę i skręcenie szczytówki. Możemy podzielić problem jakby na dwie kategorie. Jeden to są wędki ciężkie, drugi to są wędki bardzo delikatne, bardzo szybkie. W wędkach mocnych próbujemy zminimalizować właśnie skręcanie tego blanku, które w naszych warunkach, przy naszych rybach, naszych tutaj sposobach łowienia nie dochodzi raczej do uszkodzeń mechanicznych. Raczej chodzi o to, aby zminimalizować to skręcanie, które wpływa negatywnie na naszą rękę. Jak połowicie wędką zbrojoną spiralnie, to szybko po pierwszych rybach zobaczycie, że ta wędka jest niesamowicie stabilna. Cała siła jest skierowana pionowo w dół i wędka nie ma tendencji do wykręcania nadgarstka i do przeciążania podczas holu. Jak możecie zobaczyć, wędka uzbrojona spiralnie z przelotkami na szczycie skierowanymi w dół pozwala lince skierować wektor siły idealnie w dół. Także ta wędka nigdzie nie próbuje myszkować. Cała siła, tak jak w spinningu, skierowana jest idealnie w dół. Kiedy te same przelotki założymy od góry, w ogóle robi się problem, żeby to pokazać, bo te przelotki na zamontowane taśmę już uciekają w dół. Z fizyki wynika, że po okręgu siła próbuje znaleźć najniższy punkt, więc jeżeli linka nam się po obwodzie przelotki kręci, próbuje znaleźć najniższy punkt i próbuje wykręcić wędkę przelotkami na dół. Druga sprawa jest taka, że przelotki zamocowane od góry muszą być zdecydowanie zagęszczone i muszą być większe, tak żeby odsunąć linkę od osi blanku. Jak możecie zobaczyć tutaj, to przy tym samym ustawieniu przelotek, co w przypadku uzbrojenia spiralnego, linka będzie dotykała, a w ekstremalnych sytuacjach będzie przecinała linię blanku i przechodziła pod spód. Będzie się robiła taka cięciwa, co ma generalnie negatywny wpływ. Robią się duże napięcia, robią się tarcia o blank i nie wpływa to korzystnie ani na blank, ani na wędkę, ani na waszą przyjemność złowienia. Także w wędkach ciężkich unikamy przechodzenia linki pod blank, tego złego kąta. Unikamy tej siły skręcającej wędkę. Natomiast w wędkach lekkich walczymy generalnie o wagę, tak? Walczymy o wagę przelotek. Zbrojąc przelotki na szczycie od dołu, jesteśmy w stanie zminimalizować tą wagę przelotek, redukując po pierwsze rozmiar tych przelotek, po drugie redukując ich ilość. Wędka uzbrojona tradycyjnie, można powiedzieć po spinningowemu, gnie się bardzo ładnie, bardzo płynnie, mimo zastosowania małych przelotek i ich rozrzedzenia. Gdybyśmy ten sam system chcieli zastosować od góry, bardzo szybko linka nam wyskoczy poniżej blanku, tak jak mówiłem o tym przed chwilą. Więc mamy dwie rzeczy, mamy negatywny wpływ na blank i mamy tą masę, tak zwaną masę, ja ją nazywam dynamiczną, czyli tą masę, która jest wprawiana w ruch razem z wędką. I tutaj staramy się minimalizować, więc każda przelotka mniej, każdy rozmiar mniej, oczywiście z założeniem odpowiedniej linki i tak dalej, jest atutem, tak? Tym bardziej blanki tak ekstremalne, tak szczytowe, jak na przykład Diamond, którego mam w ręce, no nie wyobrażam sobie zbrojenia tego od góry, dlatego że tych przelotek musielibyśmy tutaj naprawdę dużo zagęścić, żeby zachować płynność ugięcia. Musielibyśmy je zagęścić, musielibyśmy wejść rozmiar, dwa rozmiary wyżej, co generalnie zabije tą szczytówkę i zabierze nam całą przyjemność złowienia nowoczesnym czułym blankiem. Także nie bójcie się tego.
Ja przez lata sprawdziłem to wielokrotnie, nie ma żadnych negatywnych efektów zbrojenia spiralnego. Nie skraca rzutów, nie skręca linki, nie ma złego układania na multiplikatorze, na szpuli linki. To wszystko są mity, także nie wierzcie w to. Zbrojenie spiralne to stabilność, mniejsza masa całego układu, czyli fizycznie po prostu mniejsza masa, mamy mniej przeotek, mniejsza masa dynamiczna, czyli ta, która obciąża blank podczas jego ruchu, podczas rzutu, podczas zacięcia, czyli ten blank jest, zachowuje bardziej neutralne parametry, nie wpada w rezonans, nie buja się, jesteśmy w stanie minimalizować wszystkie te negatywne efekty. No i po trzecie zwiększa wytrzymałość, tak? Czyli nie mamy siły skręcającej, mamy całą siłę skierowaną pionowo w dół. Działa to naprawdę świetnie. Jedyny aspekt, który jestem w stanie zrozumieć, to niektórym się to po prostu może nie podobać. Chociaż przy minimalizacji rozmiaru tych przelotek efekt jest naprawdę niezły. Te przelotki delikatnie uciekają. Na trzech przelotkach gubimy całą spiralę, cała reszta przelotek leci od dołu. Z racji ich małego rozmiaru one w większości giną pod blankiem, więc mamy to tak jak uzbrojone w delikatnym spinningu. Więc same plusy, zero minusów. Więc nie bójcie się, próbujcie. Casting w ogóle sam w sobie jest bardzo fajną, nowoczesnym sposobem łowienia. Także eksperymentujmy, bawmy się. Dzięki za uwagę i do zobaczenia.